Dzisiejszy wykład nazwałem Mgły czasu, gdyż pokazuje mgliste tło wydarzeń. Mgły czasu to wykład drugiego rozdziału Księgi Daniela. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Izajasz 46, wiersze 9 i 10. A więc Bóg mówi, ja powiem ci, co się stanie od początku aż do końca czasów. W Księdze Daniela mamy klucz do zrozumienia Księgi Objawienia. Szczerze mówiąc, obie księgi, Daniela i Objawienia, idą ze sobą ręka w rękę. Symbolika znajdująca się w Księdze Objawienia jest właściwie wzięta z całości Biblii, ale obrazy zapożyczone są szczególnie z Księgi Daniela. Jezus mówi w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, zapytany o znaki końca czasu, że powinniśmy studiować szczególnie Księgę Daniela. Oczywiście w Księdze Objawienia jest również napisane o błogosławieństwie dla tych, którzy czytają to proroctwo i zachowują to, co jest w nim napisane. Tak więc księgi czasów końca, które omiatają całą historię, objawiają wydarzenia opisane w proroctwach. A więc Bóg stwierdza, ja jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Albo jest to prawda, albo nie. Jest bogaty język symboli stosowany w Biblii. Możemy mieć spory problem, jeżeli nie zastosujemy właściwych metod do tego, co badamy. Musicie wziąć pod uwagę biblijne kryteria, gdy chcecie zrozumieć biblijne proroctwo. Nie możemy wymyślić sobie znaczenia symbolu. Na przykład Biblia mówi o bestii. W Objawieniu jest mowa o bestii, o znaku bestii, o czymś, co ma być umieszczone na ręce i na czole i co reprezentuje znak bestii. Co to jest bestia? Możecie interpretować to słowo jakkolwiek. Możecie powiedzieć, jak wiele osób dziś mówi, że bestią jest komputer. Niektórzy nawet mówią, który to komputer. Mówią, że to komputer w Brukseli. Ale czy Biblia mówi, że bestią jest komputer? Tak czy nie? Musimy stosować kryteria biblijne. Biblia używa jako symboli niektórych zwierząt. Na przykład mówi o lwach, niedźwiedziach i tym podobnych. W dzisiejszym świecie są drużyny sportowe znane jako lwy. Wyspy brytyjskie. Drużyna rugby znana jest jako lwy, więc możemy przeczytać w Biblii, że brytyjska drużyna rugby zagra ważną rolę przy końcu czasu? Tylko dlatego, że nazywa się ją lwami? Albo niedźwiedzie? To kolejna drużyna. Czy jest to kryterium zrozumienia? Oczywiście, że nie. Musimy używać biblijnych definicji do zrozumienia pojęć biblijnych. Zredagowałem mały słownik pojęć zdefiniowanych w Biblii. Musimy stosować biblijne definicje. Na przykład biała szata oznacza sprawiedliwość, Objawienie 19:8. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Trąba lub wiatr oznacza w Biblii wojnę, Jeremiasz 49:36. To znaczenie pojawiające się w proroctwach. Prostytucja. Nie wiem, ile kazań było już powiedzianych na temat wszetecznic, prostytucji i tym podobnych rzeczy. Jednak w rzeczywistości Bóg używa słowa ladacznica w sensie proroczym w odniesieniu do bałwochwalstwa. To bycie niewiernym wobec Boga. Jest wiele tekstów, które można by tu wymienić, utożsamiających bałwochwalstwo z prostytucją. Bóg dał Izraelowi nawet lekcję poglądową, dając swojego proroka, poślubiającego prostytutkę, by pokazać niewierność ludu Izraela wobec ich Boga. Towards their God.
Wody lub morza w Biblii oznaczają narody w sensie proroczym. Wody, które widziałeś, to ludy i tłumy, i narody i języki. Objawienie 17:15. Kobieta w Biblii oznacza Kościół. List do Efezjan, 5 rozdział, wiersze 22-24. Drugi list do Koryntian, Jeremiasz, Izajasz, Ozeasz, Jan, wszyscy oni odnoszą symbol kobiety do Kościoła. Chrystus jest Panem młodym. Kościół jest Jego oblubienicą. Syjon jest symbolem ludu Bożego. A bestia w Biblii, w sensie proroczym, to królestwo. Daniel 7:17. Owe wielkie zwierzęta to królowie lub królestwa. Król oznacza królestwo. Nie jest to więc drużyna piłkarska, ani nie komputer, lecz królestwo. Dokładnie tak. Jeśli więc ktoś ma znak bestii, ma znak królestwa. Takie jest znaczenie. Nie może znaczyć czegoś innego. Musimy trzymać się Biblii. Róg w Biblii także oznacza króla lub królestwo. Dlatego w ramach jednego królestwa może pojawić się wiele rogów. To oznacza, że królestwo zostało rozbite i z niego powstały inne królestwa. Skała w Biblii, ta jedna jedyna, to Jezus. O tym śpiewamy w przewodniej pieśni. Na naszej planecie toczy się wojna między dobrem i złem. Jeśli ktoś nie chce w to wierzyć, wystarczy włączyć telewizor i zerknąć na wiadomości. Zobaczy wtedy, że jest wojna między dobrem a złem. Jest to wojna o każdą jedną duszę na tej planecie, niezależnie czy chcemy to uznać, czy też nie. Teraz bardzo ciekawa, kluczowa historia. Jest zapisana w Księdze Daniela w 3 rozdziale. Król Nebukadnezar ma sen. W tym śnie śni o pewnych wydarzeniach, które mają się wydarzyć, ale je zapomina. Czuje się bardzo zaniepokojony i w końcu prorok przypomina i wyjaśnia mu sen. Ze snu króla możemy nauczyć się znaczenia wielu ciekawych drogowskazów dla badania historii i czasów. Nebukadnezar, zwany też Nabu, Kuduri, Uzur, był założycielem potężnego Babilonu. Pierwotnym jego założycielem był oczywiście Nimrod. Okres świetności przyszedł za Hammurabiego. Potem Nebukadnezar rozbudował go jako chwałę Chaldejczyków, najwspanialsze miasto, jakie kiedykolwiek istniało na ziemi. Tak więc Nebukadnezar był bardzo dumny ze swego osiągnięcia. Jerozolima była zniszczona przez Nebukadnezara w roku 586 przed naszą erą. Wtedy to zostali zabrani do Babilonu jeńcy. Pomiędzy nimi byli również wierzący Hebrajczycy, Daniel i jego przyjaciele. Tutaj widać relief obrazujący jeńców będących właśnie zabieranymi do Babilonu jako niewolnicy. Wielu z tych pojmanych zostało uczynionych eunuchami do służby dla króla, ale zostali eunuchami do końca życia, niestety, nie mając nigdy zaszczytu i przyjemności posiadania dzieci. Były to straszne czasy. Ci młodzi ludzie, zgodnie z historią biblijną, zostali adeptami najlepszej szkoły, uniwersytetu, gdzie studiowali język i mądrość Chaldejczyków. Bab-Ilu to miejsce letniego pałacu Nebukadnezara. Tak wygląda teraz. Nazwa Bab-El ma ciekawe konotacje. Bab-El. Bab znaczy brama, portal. Natomiast El znaczy Bóg. Tak więc słowo Bab-El albo Babel oznacza portal do Boga. Biblia mówi, że ktoś inny nazywa się drzwiami i jest to Jezus Chrystus. Mówi on, ja jestem drzwiami.
Jezus mówi tymi słowami: ja jestem bab, bramą, przez którą można dostać się do nieba. Jezus mówi: ja jestem drzwiami, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To są drzwi, wejście do nieba. Bab El symbolizuje inny dostęp, inne drzwi, przez które ktoś próbuje dostać się do nieba, jednak inną drogą, przez inne drzwi. Bab Ilu to także portal. Król był świętością w starożytnych czasach. Jednak babilońscy i asyryjscy królowie nie posuwali się tak daleko. Zazwyczaj byli najwyższymi kapłanami. W drugim rozdziale Księgi Daniela czytamy: w drugim roku panowania Nebukadnezara miał Nebukadnezar sen. I zaraz pojawia się problem. Krytycy mają niezłą zabawę z wersetami tego typu. Mała dawka wiedzy jest rzeczą niebezpieczną. Wyższa krytyka nie zgadza się z tym tekstem, gdyż mówi on o drugim roku Nebukadnezara. Ale nieco dalej mowa jest o trzecim roku niewoli Daniela. Daniel ukończył 3 lata nauki, gdy to się stało, i Nebukadnezar i jeńcy pojawili się w tym samym czasie. Pytają więc, jak to jest możliwe? Drugi rok Nebukadnezara, trzeci rok jeńców, Biblia nie podaje faktów. Są w niej proste błędy, jak ten. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że istniały 2 systemy liczenia czasu. Hebrajski był zupełnie inny od babilońskiego. Gdy król babiloński obejmował tron, jego 1. rok nie był brany pod uwagę. Był określany jako rok wstąpienia. Tak więc 2. rok panowania był 3. rokiem, zgodnie z systemem babilońskim. A Bóg nie uznawał tej rachuby. Gdy mówi o swoim ludzie, używa swojego systemu, w którym każda część roku jest uznawana jako całość. Nawet jakaś część dnia była uznawana jako pełnia, całość. Ten fakt wyjaśnia wiele niejasności, na przykład ukrzyżowanie, 3 dni. A jeśli ktoś spróbuje je policzyć, powiedziałby: chwileczkę, jeśli Jezus zmarł w piątek przed zachodem słońca, pozostał w grobie przez sabat, a zmartwychwstał 1. dnia tygodnia, nie daje to 3 dni w naszym zrozumieniu. Jednak w pojęciu hebrajskim, który jest podejściem łącznym, wychodzi 3, gdyż jakakolwiek część dnia jest liczona jako dzień 1. Działo się to w piątek przed zachodem słońca, liczono go jako dzień 1. Potem był cały dzień w grobie, liczony jako 2. I jakakolwiek część 3. dnia, liczona jako dzień 3. W biblijnym sposobie liczenia są to 3 dni, 3 wieczory i poranki, 3 dni i noce. Wszystko więc jest w porządku. Należy tylko stosować ówczesny system. Jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby opowiedzieli królowi jego sen. I przyszli, stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich. W czasach współczesnych uważamy, że to takie prymitywne. Jeśli człowiek ma sen, zwołuje wróżbitów, czarowników i chaldejczyków, by mu opowiedzieli jego sen. Ale to właśnie królowie czynili w starożytności. Otoczeni przez mędrców, ludzi posiadających wszelkie informacje. Każda z tych kategorii spełniała odpowiednie zadania. Magowie rzucali zaklęcia, by uzyskać informacje. Czarownicy byli okultystami. Używali okultyzmu, by uzyskać informacje. Chaldejczycy czytali w gwiazdach, mówiących im, co zrobić. Czy to tylko stary zwyczaj, czy funkcjonuje i dziś wśród nas, w naszym stuleciu? Czy prezydenci USA korzystają z tych metod? Ronald Reagan nie zrobił nic bez konsultacji w każdej z tych dziedzin.
Nelson Mandela w RPA nie robi nic bez swoich wróżbitów, którzy rzucają kości, a astrologowie nie powiedzą, co ma zrobić. Królowie Europy nie są inni. Są okultystami w tym samym sensie. Można się dowiedzieć, co robią królowie i księżniczki Anglii, jak kontaktują się ze światem duchów, by dowiedzieć się, co mają robić. Jak książę Karol konsultuje się z lordem Mountbattenem, który już nie żyje, wtedy, gdy ma coś ważnego do zrobienia. Nic się nie zmieniło. Nie myślmy, że to starożytny zwyczaj. To zwyczaj jak najbardziej współczesny. Znajomość tych faktów mówi nam, że nic się nie zmieniło. Tak więc wszyscy ci mądrzy ludzie przyszli do króla i usłyszeli: miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Daniel rozdział 2, wiersze od 1 do 3. Biblia Gdańska to ujmuje w ten sposób: ta rzecz wypadła mi z pamięci, co znaczy nie mogę sobie tego przypomnieć, nie pamiętam. Ale wiem, że było niezwykle istotne. Proszę więc, jeśli jesteście tymi, za kogo się podajecie, musicie mi powiedzieć, co to oznacza. Odpowiedział król i rzekł do Chaldejczyków: ta rzecz już mi z pamięci wypadła. Jeśli mi nie oznajmicie snu i wykładu jego, na sztuki rozsiekani będziecie, a domy wasze w gnojowisko obrócone będą. Starożytni królowie mieli wielką władzę. Co król powiedział, tak się działo. Pamiętamy księgę Estery? Gdy król nie wyciągnął swego berła w stronę osoby zbliżającej się do niego, ta osoba była martwa. Zabijano ją natychmiast. Była zabierana i wykonywano wyrok, jeśli tylko król nie uznał za właściwe, by wejść i przemówić. Werset 10 mówi: wtedy Chaldejczycy, pojawia się pytanie, kim są Chaldejczycy? Chaldejczycy byli wykształceni, ci najlepiej wykształceni, astronomowie, najwspanialsi uczeni. Także dziś mamy Chaldejczyków. Niektóre systemy religijne skupiają najinteligentniejszych, najlepiej wykształconych ludzi na świecie w organizacjach typu zakonnego, by kierowali wieloma uniwersytetami, najlepszymi uniwersytetami na świecie. Najwyższe uniwersytety, jakie mamy dziś na świecie, są prowadzone przez grupę ludzi, którzy są doskonałym odpowiednikiem Chaldejczyków. Nic się nie zmieniło, są to ci najlepiej wykształceni. Odpowiedzieli królowi mówiąc: nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla. Jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka. Widzimy te różnorakie kategorie? Żadna z nich nie mogła tego dokonać. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, poza bogami, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Bóg rzeczywiście usunął sen z pamięci króla, tak, że nie mógł sobie tego przypomnieć, a również wyjawić tym wszystkim uczonym ludziom. Werset 12. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. Wszystkich. Oczywiście rozkaz ten obejmował wszystkich z wysokim wykształceniem, do których zaliczali się także Daniel i jego przyjaciele, bo oni ukończyli naukę w najlepszej uczelni Babilonu. Wszyscy oni zostali skazani na śmierć jednego dnia, tylko dlatego, że nie mogli opowiedzieć snu. Gdy Daniel usłyszał, że wszyscy mają ponieść śmierć, poszedł do Ariocha, dowódcy straży, i zapytał, czy jest jakaś możliwość spotkania z królem. Gdy uzyskał pozwolenie, pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Bardzo ciekawe są ich imiona. Nie mamy czasu zająć się nimi dokładnie. Nawet typologia imion, nazw pojawiających się w Biblii, wiele mówi.
Daniel znaczy sąd, lud sądu. Michał, ten, który jest jak Bóg. Pojawia się tu bardzo ciekawa analogia. Daniel 2:17-18, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy z pozostałymi magami babilońskimi. Tak z grubsza wygląda ta historia. Daniel 2:21. Mamy tu takie zdanie. On, czyli Bóg, zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Jest to więc historia o królestwach, które powstaną i tych, które znikną na naszej ziemi. 24 werset 2 rozdziału Księgi Daniela mówi nam o tym, jak król został poinformowany, o tym, że Daniel może znać odpowiedź. Nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Okazuje się, że Bóg przez nocną wizję dał Danielowi nie tylko opis snu, ale również zrozumienie snu. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar, gdyż tak brzmiało jego imię nadane mu przez Babilończyków. Imię Daniel oznacza sąd. Tak więc cała księga Daniela jest na temat sądu, na temat ostatecznego sądu nad tą planetą, sądu nad wszystkimi królestwami, jak zobaczymy później. Baltazar. Bal, czyli Bel, to Bóg Chaldejczyków, o którym wiele mówiliśmy. Jest bardzo modny także dzisiaj. Jest bardzo wiele organizacji, które swe nazwy zapożyczają właśnie od Bel, nawet dziś. Którego imię było Baltazar? Czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem i wyłożyć go? Daniel 2:26. Czy Daniel odpowiedział, tak, mogę. Nie. Baltazar. Bel to bogini. Szar to król. A Uzur oznacza chronić. Bel to bóstwo męskie. Belit to bóstwo żeńskie. Rodzaj męski i żeński pojawia się wymiennie, ale tym ciekawym tematem zajmiemy się szczegółowo nieco później. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrologowie. Niesamowitym jest dla mnie, że wszystkie wymienione tu kategorie ludzi istnieją także i dziś. Są one używane w dzisiejszym świecie, przez wielkich dzisiejszego świata. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie. Kiedy? W przyszłych dniach. Daniel 2:27-28. Tak więc drugi rozdział Księgi Daniela jest księgą na nasze czasy. Objawia rzeczy dotyczące wszystkich wieków, ale punktem kulminacyjnym jest Daniel, sąd. Sąd ostateczny nadchodzi w naszych czasach. Czy nie jest zdumiewające, że ludzie mówią, dajmy spokój ze Starym Testamentem, gdyż już go nie potrzebujemy? Jezus powiedział, gdy ujrzycie te rzeczy, gdy ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, czytelnik Księgi Daniela zrozumie. Mówiąc o przyszłości, sam Jezus kieruje nas do Księgi Daniela. Dotyczy wszak naszych czasów. Daniel nie przypisuje sobie chwały, oddaje ją Bogu. Istnieją dwa systemy religijne na ziemi. Jeden, w którym to człowiek jest centralną postacią, a w drugim jest nią Bóg. I tu toczy się walka o duszę każdego jednego człowieka. Bylibyście zdumieni, dowiadując się, kto jest orędownikiem religii, której człowiek jest w centrum. Bylibyście zdumieni. Pokażę kilka ciekawostek na ekranie, jedną po drugiej, gdy przejdziemy nieco dalej. Daniel 2:29. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Tak z grubsza wyglądał jego sen. Widział posąg z głową ze złota, ramionami ze srebra, tułowiem z brązu. Złota głowa była wspaniała.
Srebrne ramiona, biodra z brązu, nogi z żelaza, stopy zaś z żelaza i gliny. Potem zobaczył skałę zbliżającą się do ziemi, rozbijającą posąg, niszcząc go zupełnie. Uderza ona w stopy. Nigdzie indziej, uderza prosto w stopy. Co sen ten oznacza? Biblia jest tak uprzejma, że podaje dokładne znaczenie. Nie musimy go wcale szukać. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg. Potężny jego blask, a straszny wygląd. To właśnie śnił król. A potem zbliżającą się skałę. Daniel 2, od 32 do 33. Głowa tego posągu była ze szczerego złota. Jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, a po części z gliny. Było to więc spojrzenie w przyszłość, obejmujące również czasy końca. Patrzyłeś, a wtem, uwaga, bez udziału rąk ludzkich oderwał się kamień. Nie była to więc interwencja ludzka, ale jakiego typu? Boska.